Jednym z głównych wniosków dyskusji jest to, że środowisko, że kwestie dotyczące środowiska powinny być regulowane na poziomie Unii Europejskiej. Może to jest bardzo oczywisty wniosek, aczkolwiek nie było osoby, która się z tym nie zgodziła, ponieważ przyroda nie zatrzymuje się na granicach państwowych i te regulacje na poziomie unijnym są niezbędne. Co do zakresu tych regulacji, czy to powinny być bardziej szczegółowe regulacje, czy to powinny być ogólne standardy, tu już takiej zgody, jednomyślności nie było. Opinia była podzielona, ponieważ opinia dotycząca tego, że obecne regulacje nie są skuteczne, że jest takie poczucie, takie wrażenie wśród wszystkich uczestników, że nawet jeżeli regulacje są, to one nie działają. I nie wiadomo, czy zawodzi poziom niskiej kontroli na poziomie europejskim, czy niewdrażanie tych rozwiązań, które są już przyjęte na poziomie unijnym, na poziomach krajowych. W każdym razie poczucie tej nieskuteczności działań było powszechne. Wniosek naszych ekspertów, obywateli polskich jest taki, że prawo mamy, tylko należałoby zwiększyć poziom jego egzekwowania. Pojawił się też pomysł, żeby zwiększyć kary za działania, które szkodzą środowisku. Co mogłoby po prostu pomóc egzekwować to prawo? Takim tematem, który zdominował dyskusję wśród wszystkich trzech paneli, to było odnawialne źródła energii i w ogóle energetyka. Wszyscy byli zgodni co do tego, że odnawialne źródła energii powinny być rozwijane i że to powinien być priorytet, jeżeli chodzi o rozwój energetyki. Tutaj w ostatnim panelu dostaliśmy takie hasło, że Polska węglem leży, ale to w zasadzie we wszystkich panelach to wyszło, że ona faktycznie węglem leży, a nie stoi. Duży sprzeciw dla rozwoju energii pozyskiwanej z węgla, ponieważ jest ona szkodliwa dla środowiska i droga, niewydolna. Nie było tutaj głosu sprzeciwu. Oczywiście były głosy, żeby ta zmiana z źródłem energii była powolna, żeby nie było to zrobione drastycznie. Czyli duże wsparcie dla odnawialnych źródeł energii, różnych rodzajów, ponieważ może to być też naszą szansą Europy na uniezależnienie się od pozaeuropejskich źródeł energii. Więc tutaj z tematu energii to chyba to. Kolejny duży, ważny temat, edukacja i zmiana mentalności, no ponieważ bez niej nawet regulacje najostrzejsze nie będą działały. Mogą być to także wsparcie na poziomie unijnym by nie zaszkodziło, czy wymiana dobrych praktyk między krajami. Z innych tematów pojawił się temat odpadów, pojawił się temat przemysłu i kontrastu między ekologią a zyskiem i temat jakości powietrza, wody, to w dużej mierze w kontekście właśnie naszego węgla polskiego.